Dziś w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe forum liderów banków spółdzielczych i właśnie o kondycji i przyszłości tej części naszego sektora finansowego porozmawiamy. Gościem radiowej jedynki jest Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Krajowego Zarządu Związku Banków Spółdzielczych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pewnie mało kto wie, ale w Polsce działa 560 banków spółdzielczych. Z drugiej strony ich udział na rynku to jest raptem kilka procent, około 7%. Pani prezes, czy to znaczy, że model bankowości spółdzielczej w Polsce się wyczerpał? Nie. Od razu odpowiadam, nie. Model bankowości spółdzielczej w Polsce ani w całej Europie się nie wyczerpał. Bankowość spółdzielcza rozwija się tak zgodnie z trendami, które są na rynku. Owszem, jest trudniej, bo sama liczba banków, a więc liczba samodzielnych podmiotów wskazuje na to, że w wielu kwestiach muszą być podejmowane decyzje wspólnie i to czynimy w ramach zrzeszeń, bo oprócz tych 560 banków, o których pan powiedział, są również dwa banki zrzeszające, które są własnością tych banków spółdzielczych, które mają przypisane pewne funkcje. Takie dwa parasole. Takie parasole, ale takie funkcje zrzeszeniowe, ponieważ każdy bank odpowiada za ryzyko, monitoruje to ryzyko oddzielnie, niemniej jednak jeszcze w ramach grupy funkcjonują na określonych warunkach. A czy dziś banki spółdzielcze mogą być alternatywą dla sektora komercyjnego? No bo chyba trudno jest konkurować w środowisku, gdzie dominują duże banki. Umówmy się, konkurencja była, jest i będzie. I konkurencja jest zdrowym mechanizmem rynkowym. I banki spółdzielcze już od czasu transformacji nie mamy podzielonego rynku, tak jak to bywało w przeszłości, że rynek został przypisany do określonych grup banku i nie było problemu. Dzisiaj wszyscy zabiegamy o rynek, podobno jak to się w każdym dziale gospodarki odbywa. Więc banki konkurują i z dużymi, i z małymi, i z większymi, tak jak z nami konkurują również inne podmioty. Mało tego, dodam, na rynku przecież funkcjonują również podmioty niebankowe, które również konkurują z bankami spółdzielczymi. Mówię tu i o firmach pożyczkowych i innych formach oferowania usług finansowych. Tak więc konkurencja tak, konkurencja na warunkach zdrowych, z zachowaniem etyki w biznesie. To myślę, że to po prostu napędza, rozwija każdy podmiot. Przez lata atutem banków spółdzielczych było to, że były blisko ludzi, bo przecież placówki można było znaleźć nawet w niewielkich miejscowościach. No ale dziś dynamicznie rozwija się bankowość mobilna i tak naprawdę dostęp do konta można mieć nie wychodząc z domu. Czy banki spółdzielcze są gotowe na tę cyfrową rewolucję? Zacznijmy od tego, że sama sieć banków spółdzielczych, mówię o placówkach dostępnych dla klientów, wcale się nie zmniejszyła, a wprost przeciwnie, jest większa niż bywało, bo to jest ponad 4400 placówek. W pakietach produktów bankowych są wszystkie praktycznie usługi, tak jak w pakiecie banków komercyjnych. Oprócz bankowości tradycyjnej, relacyjnej są również usługi, produkty elektroniczne z wykorzystaniem mobilnych środków komunikacji i mogę powiedzieć, że w zdecydowanej większości one funkcjonują i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Banki nie są obojętne na to, co się dzieje na rynku technologii, na rynku w związku z cyfryzacją. Obserwujemy również kolejny problem z tym związany, to jest bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. My to w to, te wszystkie procesy się włączamy i banki spółdzielcze muszą sobie z tym radzić i doskonale radzą. Powiem tak, w bankach spółdzielczych jest taka sieć bankomatów, że myślę, że wiele banków komercyjnych w tych miejscach, gdzie one są bardzo potrzebne, czy turystycznych miejscowościach, czy bardzo oddalonych od aglomeracji miejskich, w bankach spółdzielczych są. To też jest kanał dostępu, prawda, bez udziału pracownika. Tak, oczywiście, zdajemy sobie sprawę, jakie to jest wyzwanie, jakie to są koszty. I z tym się zmierzamy. Właśnie o tym dzisiaj dyskutujemy również na forum liderów banków spółdzielczych. To pani prezes, porozmawiajmy teraz o innym wyzwaniu, które czeka banki spółdzielcze, bo chciałbym zapytać, jak zwiększyć udział tego sektora w gospodarce. Czy tutaj rozwiązaniem byłaby konsolidacja, integracja tych banków? Mamy na przykład Crédit Agricole, bank francuski, który wywodzi się z bankowości spółdzielczej, a dzisiaj jest drugim największym bankiem w Europie.
Niewątpliwie integracja, zdecydowanie integracja, praca w grupach, bo to daje szansę wykorzystania potencjału, którym dysponuje bankowość spółdzielcza, a ten potencjał jest dosyć duży. Pan był uprzejmy przywołać tutaj model Crédit Agricole. Bankom spółdzielczym w Polsce jest bliżej do rozwiązań Raiffeisena, więc niemieckich, austriackich, i w oparciu o te modele budujemy nasze systemy wspomagające, systemy prewencyjne dla całej bankowości spółdzielczej i myślę, że te procesy będą dalej postępować. Natomiast sama konsolidacja już taka finansowa, czy poprzez procesy łączeniowe, czy poprzez przejęcia banków następowała od początku lat 90. W Polsce mieliśmy ponad 1650 banków spółdzielczych. Dzisiaj jest ich mniej, ale placówek jest więcej. Czyli nie została zaprzepaszczona ta sieć. Ja powiem tak. Nie można pójść tylko na rozwiązania czysto elektroniczne, mobilną bankowość, dlatego że oczekiwania wielu klientów są jeszcze na bankowość tradycyjną i ktoś musi tej części społeczeństwa też te usługi zapewnić i tutaj te banki spółdzielcze niejednokrotnie z mniejszym rentownością tę obsługę prowadzą, bo pełnią jeszcze tak zwaną misję społeczną na rzecz środowisk, w których one funkcjonują, a to są przecież z mocy prawa, to są lokalne instytucje i bardzo dużo robią na rzecz takiego ubankowienia w tych środowiskach lokalnych. Pani prezes, i bardzo krótkie pytanie na koniec. Dziś na forum prezes Bartkiewicz, członek zarządu NBP, mówił o tym, że docelowo w Polsce zostanie 5-6 dużych banków. Czy znajdzie się wśród tych banków jakiś bank spółdzielczy albo grupa banków spółdzielczych? Pan prezes, o ile dobrze zrozumiałam, mówi o bankach komercyjnych, że z grupy banków komercyjnych obecnych, których jest ponad 30, widać te procesy konsolidacji. Natomiast banki spółdzielcze mają swój bank, mają dwa banki swoje, to są dwa banki zrzeszające w formie spółek akcyjnych. Jak te procesy dalej będą prowadzone w ramach zrzeszeń? Czas będzie pokazywał, zresztą wyzwania zewnętrzne też na to wskazują.